No siema, siema, witam was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek naszych przygód w Gondane Clay 2 z tej Human od polskiego studia Techland. Wróciliśmy do ogrywania questów związanych z dodatkiem DLC Bloody Ties. Musimy wspiąć się wyżej w rankingu sław, aby dotrzeć do finału i zobaczymy, co będzie dalej. Zachęcam was serdecznie do dawania łapy w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, stawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali i życzę wam miłego oglądania. Jedziemy! Zobaczymy tylko wpierw, czy mam coś tutaj ciekawego do sprzedania. Pewnie za wiele nie. Przypuszczam. O mordę! Znowu on. To było super! Jesteś najlepszym zawodnikiem z tego pokoju. Jesteś moim najwyżej sytuowanym zawodnikiem. Sytuowanym? Jasne! Zakładamy się o to, kto najdłużej przeżyje w danym pokoju. Można na tym naprawdę nieźle zarobić. Na samym początku nikt na ciebie nie stawiał. Ale teraz stawka wynosi prawie 5 do 1, że przeżyjesz do finału. No, bo potem... Czacha. No, tego... Nie mówmy o nim, co? Muszę już iść. Dobra, słuchaj. Znalazłem ten adres. Jest tam coś, co pozwala brać inhibitory. Serio? Tak. Podobno już ktoś tam poszedł. Mówił o sobie Kain. Chiro. Serio? Tak, tak mówią. Aha. Ale nie przejmuj się. Z tego, co mi wiadomo, jest ich tam całkiem sporo. Na pewno się z tobą podzieli. Gdzie to jest? Te miejsca oznaczone są na mapie. Może ci pomogą? I uda ci się pokonać Czachę. O, byłbym wtedy bogaty. Quest Kain. Zobaczmy. Słyszałem, że Czacha nigdy nie odsłania twarzy, bo ma całą poparzoną. Nie trzeba do miasta wrócić. Słyszałam, że życie wiele podobnie włączyło się na zwłaszcza teraz. Prawdziwych gladiatorów już nie ma. Przegrałaś własne płuce? Ale lipa. Lepiej tak, niż przegrać spodnie, jak ty w zeszłym mi... Boli cię głowa? Weź zioło. Masz gorączkę. Całkiem ciekawe w sumie jest to, że są często questy takie, że trzeba wyjść poza tą arenę i coś tam znaleźć, zrobić w mieście. Nawet ciekawe. Zobaczymy, co tym razem będzie. Są jak pies z kotem pod jednym dachem. Thank you.
tutaj gdzieś. To teraz trzeba znaleźć wejście do budynku. Chiro? Wolę się ich po cichu pozbyć. To jest po prostu dużo. Tygodni. Idziemy go szukać. Do góry wejdziesz? Tędy. No nie, to na tym mi nie zależało. Chciałem wejść piętro wyżej. Cholera jasna, Chiro. Co ty się znowu wpakowałeś? Tutaj w las? No świetnie. Black. Jak ja mam to przejść? Chyba, że użyję... Gotowy tworzyć, a nie wiem, czy to mi jakoś bardzo pomoże. Albo poczekać do nocy.
Aha. Słabiutko, słabiutko. Wyjdźca, kurde. Czego nie mogę? Szkoda, że nie ma rękawiczek. Flak. Zniknęły mi wszystkie te. Kurde. Chiro, Chiro. Gdzieś ty polazł. Zginie tu zaraz. No. No właśnie, więc muszę tu wrócić nocą. To tylko tracę swoje przedmioty. Może na co będzie łatwiej. Chociaż zobaczymy. Nie ma nocy, muszę poczekać. Mamy noc, a? To może by trochę łatwiej, ale... Nie, gdzie tam? Dalej są tutaj te wirale. Mina. Tak.
Kusza, no dobra. Znaczy kusza na amunicję. Wybuchowe, tnące, zainfekowane. Białce do kuszy. Zamrażające boty do kuszy. Nie będzie łatwo. Ajku. Myślałem, że on sobie będzie spokojnie, ale gdzie tam? Ale nie jest spokojniej. A ten poraz gdzieś nie wiadomo gdzie. Teraz spalić i go szukać. A ten gdzieś se poszedł. Ajku. Tące bełty. Dobra. Gdzie ty, Piro, się schowałeś? Przypuszczam, że muszę zejść jeszcze niżej. To by było za proste. Ciro! O, obym nie był za późno. Gdzieś ty polał z baranie.
Oczywiście tam, gdzie wyjdzie. Chiro? Idioto! Co ty robisz? Musiał wrócić do Carnage Hall. Okej. Teraz jak chcą wyjść? Można użyć szybkiej podróży? Można. Dobrze. No dobra. Moi drodzy widzowie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam was do pisania komentarza pod filmikiem, ustawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali. I do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!